Właśnie wybrałam się, słuchajcie, na takie duże, cotygodniowe zakupy do Lidla z rana w poniedziałek. Nawet postanowiłam, że nie wezmę koszyka plastikowego, tylko ten wielki metalowy. Wypchałam ten koszyk po całą, że tak powiem, górę, ponieważ dzisiaj przyjeżdża mój tata i też jeszcze przychodzi mój brat z żoną, więc ogólnie takie, wiecie, chciałam fajne zakupy zrobić. Tylko zapomniałam karty i pieniędzy po prostu. Także, no super, super, po prostu super. No, także jadę po kartę, pani mi odłoży te rzeczy. No, jestem nieprzytomna, słuchajcie, co widać na załączonym obrazku. I nie wiem dlaczego, ponieważ wczoraj poszłam spać o 10, ale byliśmy teraz w weekend na weselu. No i bawiliśmy się, słuchajcie, bardzo dobrze, bym powiedziała wyśmienicie, ale poszliśmy bardzo szybko z tego wesela, bo było dziś koło po 12, więc w ogóle nie wiem, dlaczego mam takie zmęczenie, jakieś takie mega, mega, mega. No i czuję się taka po prostu nieprzytomna, a dzisiaj przyjeżdża mój tatuś, żeby pomóc mi właśnie wyremontować te pomieszczenie, z którego się, znaczy my się z niego nie wyprowadzamy, tylko to pomieszczenie będzie teraz takim biurem firmy, tak to nazwijmy. No i bardzo, bardzo mi zależy na tym i mam nadzieję, że w końcu moje marzenie się spełni, że to biuro będzie, słuchajcie, całe w takiej tonacji różowej. Czyli jedziemy dzisiaj z tatą po różową farbę. Kupię różowe dodatki, będą piękne obrazy na ścianie i no i co? No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie ogólnie muszę się obudzić i muszę wypić kawę, której nie cierpię. Ale muszę ją pić, ponieważ no, nie ma innych pobudzaczy legalnych na rynku, więc nie zostaje mi. Słuchajcie, że skapnęłam się teraz, że nie mam karty, ponieważ gdybym jechała z tatą do Castoramy i kupilibyśmy te różne rzeczy do remontu, to by było słabo, gdybym tej karty nie miała. No, więc dobrze, że to się stało teraz. Widzicie, no nic się w życiu nie dzieje bez przyczyny, bo Lidla mam bardzo bliziutko, a jednak Castorama jest daleko, więc no, po prostu tak miało być. Tak miało być. Ciekawe, słuchajcie, co kupię źle. Także tata mi wysłał sam do Castoramy i kazał mi kupić dziwne rzeczy, jakieś taśmy, gipsy. Także możemy się założyć, że na pewno coś kupię źle. Farba taka, mam nadzieję, że nie będzie zbyt różowa. Różowy kwarc, magnat. Tata kazał magnata kupić. To jest najdroższa farba, ten magnat. Najdroższą wybrałeś, nie było droższej, wiesz? No. A dalej remonciki. Tatę ściągnęłam do pomocy. Tata lata, fruwa, gotuje, sałatki robi, patrzcie, remonty. Rozbiłam, słuchajcie, bank u Chińczyka dzisiaj. Pojechałam kupić tacie i Emilce obiad, no i sobie w sumie też. I tak potem stwierdziłam, że dzisiaj przyjeżdża właśnie mój brat z bratową i będziemy sobie siedzieć. To wezmę parę rzeczy z Chińczyka i wiecie, trochę sajgonek wzięłam. Jakieś tam krewetkę, kalmary. Mówię, podgrzeję to i będzie git. I powiem wam, że jak pani mi powiedziała, ile to kosztuje, a ja tak to jeszcze to pani dołoży, jeszcze to pani dołoży i tam to pani dołoży i potem oczywiście było mi głupio powiedzieć, że no trochę przesadziłam, więc może pani coś odłoży, także naprawdę jeszcze w życiu nie zapłaciłam tyle u Chińczyka, no ale dobra, niech tam. Mówimy. Krewetka. Znaczy krewetka. To jest raczej więcej ciasta niż krewetki, ale dobra. Ale przez to ciasto w ogóle nie czuć krewetki. Jeszcze sajgonkę spróbujemy. Rewela. Naprawdę. Tak, słuchajcie, tak się zdenerwowałam, że muszę z wami pogadać i muszę po prostu z siebie wyrzucić, bo po prostu nie rozumiem takiego zachowania. Naprawdę, ja staram się, naprawdę staram się, słuchajcie, być dobrym człowiekiem. I często, mimo tego, że często spotykam się z jakimś tam chamstwem, hejtem i tak dalej, i ogólnie z taką niesprawiedliwością, jak każdy z was, to gdzieś tam czasami staram się wytłumaczyć tą drugą osobę,
ale są pewne rzeczy, których nie rozumiem i pewne zachowania, które są dla mnie po prostu obrzydliwe, obleśne i dotyczą żerowania i oszukiwania ludzi, którzy chorują na raka. Ludzi, którzy naprawdę zrobią wszystko, żeby się wyleczyć, wydadzą wszystkie pieniądze, pojadą, słuchajcie, na koniec świata, żeby tylko ktoś im dał nadzieję i szansę na to, żeby byli zdrowi. I pojawiają się takie hieny, takie po prostu padalce, bo tego się nie da nazwać inaczej, które żerują, 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 żeby zarobić. I nie obchodzi ich, czy to jest człowiek zdrowy, czy to jest chory, czy to jest człowiek paliatywny, umierający, starszy, obojętnie. Im jest obojętnie. Naprawdę. Dla nich liczy się kasa, liczy się mamona, musi się zgadzać w portfelu, muszą jeździć drogimi samochodami, muszą po prostu, wiecie, emanować tymi pieniędzmi, bo im wiecznie mało, więc mają to gdzieś, to po prostu obrzydliwe hieny. I powiem Wam, co mnie tak zdenerwowało. Nie wiem, czy Wy kojarzycie taką osobę, panią, ona nazywa się Tamara. Tamara, nie wiem jak, na nazwisko jak ma, ale puszczę, pokażę Wam tutaj zdjęcie. Ona kiedyś była blogerką, nie wiem, może dalej jest, ale ja ją nawet kiedyś obserwowałam, bo to był taki czas, że blogerzy, w ogóle takie blogi modowe były modne. Wtedy była też, pamiętam, Jessica Mercedes chyba, Ma Fashion, no i między innymi ona jako taki kolorowy ptak i ja lubiłam ją za taką otwartość, spontaniczność, naturalność. Potem udało jej się dostać do telewizji śniadaniowej i myślę też tam widziałam jakiś odcinek z nią i uważam, że bardzo fajnie też prowadziła ten odcinek, fajnie się wypowiadała i no nie, mówię super, super. Przy tym nie zatraciła tego swojego wdzięku i też ubierała się dalej kolorowo. No i słuchajcie, ostatnio ktoś mi wysłał sprawę dla reportera, gdzie właśnie pani Tamara wyszła. Zaczęła grać na bębnach, jako taka muzyka, która ma uzdrowić. Nie wiem, czy widzieliście sprawę dla reportera, gdzie pani Tamara wystąpiła. No i tak zaczęłam sobie czytać o niej więcej. Sprawdziłam, bo ona też ma sklep, prowadzi jakieś warsztaty, właśnie takie uzdrawiające przez muzykę. No i ma sklep taki z różnymi takimi, no nie wiem, dziwnymi rzeczami. Na przykład jakieś amulety, jakieś tam chusty, kolczyki, takie no różne. No i między innymi, słuchajcie, sprzedaje też czaszki. Nie wiem czy teraz, bo to była, wiecie, gruba afera o to, ale sprzedawała czaszki, które sprowadzała z AliExpress, które sprzedawała za grube pieniądze, które to czaszki miały po pierwsze zapobiegać temu, żeby nie zachorować na raka, a po drugie miały pomóc osobom chorym wyleczyć się z raka dzięki swojej magicznej właściwości. Wystarczyło tylko zapłacić parę stów za tą czaszkę, żeby po prostu wyzdrowieć. I no, nie wiem, no nie mieści mi się to w głowie, że osoba, która jest publiczna, która opowiada o miłości, o szczęściu i tak dalej, robi po prostu coś tak obrzydliwego, tak perfidnego, tak po prostu bezsensownego. Po prostu i takich oszustów jest multum, słuchajcie, multum i w Polsce, i za granicą. Wiem o tym, ponieważ do mnie pisze bardzo dużo pacjentów. Naprawdę nie ma dnia, żebym z jakimś nie rozmawiała, czy to się leczy w Polsce, czy za granicą. Są znachorzy, słuchajcie, są lekarze, lekarze, nie lekarze. My też takiego jednego mamy znanego, którzy leczą wlewami, witaminami, ziołami, słuchajcie, amigdaliną, sodą oczyszczoną, wlewkami z jakiejś witaminy C, różnymi mieszankami, czaszkami, oczyszczaniem. Mnóstwo tego jest, słuchajcie, i w Polsce, i mnóstwo tego jest za granicą. Ja wiem, że większość osób nie daje się na to nabrać, natomiast też zdaję sobie sprawę, że na przykład taka osoba, która jest w stanie paliatywnym, no zrobi wszystko, wyda każde pieniądze i zastanawiam się, gdzie jest sumienie tych ludzi, żeby sprzedawać coś takiego, żeby obiecywać komuś, że jakaś mieszanka ma go uzdrowić. I powiem Wam to i przyznam się, i jest mi z jednej strony wstyd, ale z drugiej strony przez to moje doświadczenie, ja rozumiem każdą osobę, która ze mną pisze, do mnie pisze, która się pyta, która mi mówi, że słuchaj Sylwia, chciałabym spróbować sody oczyszczonej albo amigdaliny, bo słyszałam, że to pomaga wyleczyć raka i tak dalej, bo ja słuchajcie, przez to wszystko przeszłam, ja tego nigdy nie mówiłam na YouTubie, ponieważ uważałam, że nie jest ta wiedza nikomu potrzebna, ale był taki czas w trakcie leczenia, taki wiecie, załamki, tego jeszcze niepogodzenia się z tym wszystkim, że
brałam amigdalinę, czyli pestki Morelli, dlatego że był taki pan chyba z Waszyngtonu do mnie dzwonił. Wydaje mi się, że z Waszyngtonu do mnie wydzwaniał, słuchajcie, nie wiem w ogóle dlaczego, jak to się stało, że on miał mój numer. Chyba bardzo mnie prosił przez maile. Starszy pan, który wyleczył, mówił mi, że wyleczył raka pęcherza poprzez pestki Morelli, podawał mi, że ludzi tam leczy w ogóle tymi pestkami Morelli, podawał mi w ogóle ile tych pestek mam brać i to były takie ilości, no nie chcę Was teraz kłamać, ale to było, wiecie, no 30-50 dziennie pestek, potem się jakoś tam schodziło z tych pestek. Ja oczywiście naciągnęłam się na to, stwierdziłam, no dobra, spróbuję, oczywiście kto, no wyobraźcie sobie zjeść 50 pestek Morelli, to w ogóle można się zatruć, no, ale to już nie mówmy o mojej głupocie i tak dalej, weźmy pod uwagę to, że ja jako osoba chora bardzo, no po prostu tonący brzytwy się łapię i tyle jakby. Potem co? Potem też brałam sodę oczyszczoną przez długi czas, też Wam nigdy o tym nie mówiłam, bo jakby, wiecie, no teraz sobie myślę, że to było bardzo głupie, ale wtedy też gdzieś tam ktoś powiedział i ja tą sodę, słuchajcie, piłam, miałam rozwolnienie, jeszcze wiecie, jelita po chemioterapii są bardzo takie wrażliwe, więc ogólnie no masakra, więc też przestałam, bo ogólnie, no bolał, żołądek mnie bolał, odbijało mi się, miałam po prostu zgagę, plus jeszcze te jelita, które po prostu nie pracowały całkowicie, a jeszcze ta soda pogorszała stan. No to jest druga rzecz. Trzecia sprawa, chciałam się umówić do takiego lekarza, wiecie, zna chora, który tam po prostu nie wiadomo kogo już nie wyleczył. I też zadzwoniłam i mówię, no pojadę, no czemu nie pojadę, nic nie stracę. Ale z drugiej strony, jak pani sekretarka powiedziała mi, że wizyta kosztuje 700 zł, ja mówię, patrz, 700 zł? A ten ktoś nawet nie jest lekarzem, to nawet, nie wiem, to idziesz do profesora jakiegoś po prostu nadzwyczajnego, czy jakiego tam w Polsce znanego na całą Polskę i chyba się mniej płaci za wizytę. No pamiętam 700 wtedy, 5 lat temu, ja mówię, chyba kogoś pogrzało, no nie pojechałam. Byłam, słuchajcie, w Krakowie kupić zioła u zakonników. No ale to dobra, akurat ja wzięła wieżę, no ale też pojechałam, też tam miałam wizytę, aczkolwiek to była bardzo fajna wizyta, bo tam przyjął mnie ten zakonnik, ja mu wszystko powiedziałam i on tak nic mi nie obiecywał, nie powiedział mi, że mi zrobi jakąś super mieszankę, po prostu przypisał mi zioła, które mają wzmocnić organizm w trakcie leczenia, więc to akurat było spoko i tak dalej, no ale też wiem, że są osoby, które wiecie, sprzedają zioła, grzyby na raka, tabletki, które są tworzone z białka kurzego. Wszystko wiem, słuchajcie, to wszystko wiem. No i co jeszcze zrobiłam? Aha, no jeszcze miałam wlewy też z witaminy C. Pamiętam, że przyjmowała mnie pani doktor. Ja się jej pytałam cały czas, że czy to pomoże i tak dalej. I ona tak, wiecie, widać było, że to było na takiej zasadzie, że no niby przyjęcie przez panią doktor, wizyta 200 zł, ale pani doktor nie była sama tego przekonana. Natomiast ta witamina C akurat dobrze też zadziałała na mnie. Pamiętam, że mnie to wzmocniło. Wtedy miałam, byłam po usunięciu macicy, jajników, więc wiecie, ten organizm był w okresie menopauzy, miałam uderzenia ciepła, nie mogłam spać w nocy, więc ta witamina C akurat też spoko na mnie zadziałała, ale też przeszłam to wszystko i ja po prostu, jak ktoś do mnie mówi, że z tego i z tego korzystał, albo nawet wiecie, no ludzie chodzą do wróżek, do jakiejś właśnie, na jakieś hipnozy, to ja nigdy tego nie krytykuję, ja nigdy tego nie wyśmiewam, ja raczej apeluję tutaj o taki zdrowy rozsądek, okej, wspomagaj się czym chcesz, byleby to nie szkodziło, ale lecz się po prostu, lecz się normalnie, się lecz, bo dla mnie, jak ja, słuchajcie, słyszę, że ktoś nie, bo chemioterapia jest taka i taka, bo ci lekarze to w ogóle to jest mamona, to tylko chcą wyciągnąć od nas pieniądze i tak dalej, no to sorry, no ale wierzcie mi, ja naprawdę znam kilku lekarzy, którzy się leczyli tak samo jak my i też mieli chemioterapię i tak dalej, więc tak wiecie, jeżeli chemioterapeuta, który przepisuje chemię, sam idzie na chemię i przyjmuje tą chemię, no to chyba o czymś to świadczy, prawda? Że jednak ta chemia, mimo że niszczy też zdrowe komórki, to niszczy też komórki nowotworowe, które szybko się namnażają, więc z jednej strony trochę niszczy nasz organizm, ale dzięki temu możemy żyć i potem reperować to zdrowie. Ale dobra, ja nie o tym, słuchajcie, i dlatego mnie to tak zdenerwowało, bo... Boże, aż coś spadło. Normalnie... No...
Wygadałam się, już mi jest trochę lepiej, bo nie wiem, no nie potrafię zrozumieć, jak można, ja w ogóle dużo rzeczy nie potrafię zrozumieć, ale żerowanie na chorych osobach umierających bardzo często onkologicznie to jest, nie wiem, nie wiem, zresztą ja nie rozumiem świata, naprawdę nie rozumiem, jak można wykorzystywać w ogóle małe dzieci, nie wiem, jak można sprzedawać młodzieży narkotyki, które mają tą młodzież uzależnić, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ten świat jest straszny, słuchajcie, i czasami sobie tak myślę, że Sodoma i Gomora. Dobra, koniec, wygadałam się, dziękuję za uwagę. Także, kochani, ja mówię jeszcze raz, ja nikogo nie krytykuję za zachowanie. Ja bardzo wiele rzeczy rozumiem. Natomiast takie coś trzeba tępić, bo to jest obrzydliwe, to jest obleśne, obrzydliwe, to jest trzeba to tępić, trzeba o tym mówić, trzeba to gnoić w zarodku. Słuchajcie, jak tylko takie coś kiedyś zobaczycie, spotkacie się z kimś takim, że ktoś sprzeda jakieś amulety na raka czy coś, to po prostu reagujcie, bo tylko w tym jest siła, po prostu w nas jest siła. Ten film niczego nie zmieni, bo takich rzeczy będzie dalej mnóstwo na rynku. Ale przynajmniej jest jakiś głos, mój głos w tym kierunku. Może to kogoś chociaż opamięta, żeby się jednak zastanowił, czy naprawdę czaszka z AliExpress wyleczy go z raka i no. Żegnam się z Wami, kochani. Dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję za uwagę. Oczywiście czekam na komentarz pod filmem. No, także buziaczki, trzymajcie się zdrowo. Żegnam Was. Oczywiście, patrzcie, zaś mi odpadł paznokieć. Ja nie wiem, ja i paznokcie to jest w ogóle osobna historia. No, nieważne.